Już we wrześniu 2017 roku dzieci z Targówka trafią do nowoczesnego przedszkola przy ulicy Kunieckiej. Chociaż budowa placówki rozpoczęła się zaledwie półtora roku temu, to najważniejsze prace zostały już wykonane. Obecnie trwa ocieplanie budynku oraz dostosowywanie wnętrz do potrzeb maluchów. Jesteśmy na Targówku na ulicy Kunieckiej, gdzie trwa budowa i inwestycja za ponad 5,5 miliona złotych, gdzie budujemy nowe przedszkole dla 125 dzieci. Stan zaawansowania jest jakby znaczący. Termin wrześniowy, który mamy w kontrakcie napisany z wykonawcą, idziemy zgodnie z planem i z harmonogramem i zamierzamy we wrześniu przyjmować tutaj dzieci do przedszkola. Teren pod budowę przedszkola przy ulicy Kunieckiej został przejęty przez dzielnicę w czerwcu 2016 roku. Na potrzeby przedszkola został zaadoptowany budynek istniejący na działce, do którego dobudowano nowoczesne skrzydło. Od strony ulicy Cmentarnej Urząd Dzielnicy pozyskał dodatkowe działki, na których wybudowane zostaną place zabaw dla dzieci i parkingi dla rodziców. Zbudowa trwa cały czas zgodnie z planem. Dopisała nam pogoda, ale cały czas staramy się robić, jeżeli pozwala na zewnątrz, jeżeli nie, to w środku. Podchodzimy bardzo poważnie do właśnie rozwoju dzielnicy. To nie jest koniec. Wiemy, że metro wymusi dodatkowe inwestycje i tych mieszkań rzeczywiście przybędzie. Inwestycje wyprzedzające, o których mówimy, Gilarska, zespół szkolno-przedszkolny, Odrowąża, budowa przedszkola, przedszkole przy ulicy Kunieckiej. W jaki sposób tą lukę zapotrzebowania na miejsca zasypuje? Do nowoczesnej placówki przy ulicy Kunieckiej pierwsi wychowankowie trafią już za 6 miesięcy we wrześniu 2017 roku.